Hej, cześć, witajcie w tym brzydkim świecie, ponieważ każdego się tutaj zabija i mi się to nie podoba, ale jest to kolejny odcinek z Dust Tale. No i moi drodzy, mój pluszak oczywiście Sans siedzi, teraz założony ma kaptur. Zobaczymy, co dzisiaj nas spotka. Oczywiście, jeżeli wam się seria ta podoba, to możecie zostawić łapę w górę, jak zawsze. Będzie bardzo miło, jak dobijecie chociaż 500. Tak, to jest taki próg, który bardzo lubię i dziękuję wam za każdy komentarz, za każdy like, wyświetlenie i subka. To naprawdę mocno mnie tutaj motywuje. Co do Underswap, bo często o tym piszecie, nie ma jakby możliwości dostania tego fangame'u. Wszystkie linki wygasły od oryginalnego twórcy, nie ma go, on też poszedł sobie ze społeczności. Więc tak na dobrą sprawę, Underswap, które kiedyś oglądaliście za granicą, jest nie do zdobycia, dosłownie. No, twórca po prostu pousuwał wszystko. Szukałem wszędzie, nie da się, ale widziałem stronę, na której jakieś dwa dni temu opublikowano post. Jest ekipa, która tworzy TS Underswap i jest to o wiele lepsza wersja, bardziej dopracowana i wygląda świetnie. To jest Underswap po prostu i to ma wyjść podobno na początku 2021. Jeżeli to prawda, no to moi drodzy, na pewno to nagram i wtedy będzie Underswap i tak to wygląda. Także musiałem się o tym wypowiedzieć, bo dużo osób pisze i nie wie, że tego po prostu nie ma. Ja chciałbym to nagrać, ale nie ma tego. Co do linków, to zapraszam na Discorda oczywiście, wiadomka. No a dzisiaj idziemy w dalszą podróż, gdzie być może Sans nas zaatakuje, zobaczymy. Dopóki co jesteśmy w Hotland. Wiecie, wnioskuję po tym, mam jedno miejsce, dobra. Zawsze dobrze mieć jest jakieś miejsce, ewentualnie ten patyk mogę odłożyć, bo po co mi on? Czekajcie, staty. Tak, mam Toy Knife. Trochę expa dostaliśmy z Undyne, czy tutaj ktoś jest? Nie ma. Dobra. Wnioskuję po tym, że nie dzieje się za ciekawie. Zobaczmy na prawo, jest tutaj lab w ogóle? O, jest, okej. Już pierwszą walkę przeżyliśmy z nim, także zobaczymy jak to będzie. Ale wszystko rozwalone. No tak, raczej tego nie użyję w tym momencie. Jest bardziej brudno niż wcześniej. Czy ja tu zdobędę jakiś pokarm dla siebie? Instant noodles, tak, makaron instant, wziąć jeden? Jasne. Bierzemy. Bo wtedy będziemy mieli, zobaczcie, fajne tutaj leczenie, wszystko nas leczy. Dobra. Te dopiski tej kary są naprawdę straszne. Kary czy tam chary? Mówię różnie. Każdy się spiera, że mówi się tak albo tak, już sam nie wiem, jak to się dokładnie mówi. Możecie mi napisać. Bo raz mówię kara, raz hara i no jak to w końcu z tym jest? Widziałem też, że różnie też youtuberzy zagraniczni mówią, więc tak naprawdę nie wiem, czy to... Okej, gdzie jesteś, Alfis? Chyba Sans jej szuka. Więc nie wiem w końcu, jak to się powinno wypowiadać i wychodzę na głupka pewnie. Tak, wygląda na to, że nie był używany ten tutaj stół rzemieślniczy. Jak widać, piła jest, wszystko jest. Potrzebuję klucza. Pewnie gdzieś tutaj będzie w takim razie. Okej. Okay. Myślałem, że tutaj. A ta kostka? Niespodziewanie, tak. Kostka jest mało interesująca. A tu może leży? Empty. Plakat Metatona. Jest klucz! Dobra. Take it, jasne. Aha. Pełne EQ. No dobra, to odłóżmy sobie jedną rzecz, bo ja nie chcę tracić moich przedmiotów leczących, bo jak mi Sans skopie dupę, to wolę mieć tego więcej. Dobrze wiecie, o co chodzi. Więc odłóżmy na spokojnie może jeden kawałek bałwana i weźmy po prostu... Oj, dobra. I weźmy po prostu ten klucz. Już godzinę gram w tą grę. I pamiętajcie, że jak przejdziemy teraz ten taki genocide, bardzo nieprzyjemny run, to zrobimy pacyfistę, bo podobno pacyfist jest możliwy w Dust Tale, więc ja naprawdę jestem ciekaw, tym bardziej, że wolę tutaj czynić dobro, aniżeli zabijać, więc naprawdę no, mi to pasuje, musimy to przejść. Klucz, więc klucz zapewne będzie tutaj, tak? Dobra. Bo to jest tej laboratorium, które znamy z pacyfist rana. Czy ja tam zrobiłem true pacyfist chyba? Chyba true pacyfist był zrobiony przeze mnie. Tak, i macie rację, że Sans gada jakby z duchem Papyrusa, to prawda, też zwróciliście na to uwagę. Co tu zrobić?
A, no tak, zostawiłaś klucz. Zaraz go dostanie. Dobra, chodzi jej pewnie o Sansa, albo o mnie. Myśl, Alfis, myśl. Chwila. A to był ten, Determination Extractor. Czyli będzie chciała użyć chyba tej machiny, którą widzieliśmy, ta taka, wiecie, ogromna. Jeszcze chipsy są, ile rzeczy. Dobra, bierzemy. Ale naprawdę dużo rzeczy do leczenia, podoba mi się to. Czy ja będę musiał to odblokowywać? No nic, idziemy za nią. Z tego co wiem, to. Z tego co wiem, to my chyba drzwi nie zamknęliśmy. Co to za miska? Aha, pusta miska na jedzonko dla pieska. O, siema kolego, to są te. Zejdź nam z drogi. O Jezu. I nic nie zrobiła mu. Nie otrzymuje obrażeń z naszej broni. No to się Hara tutaj zdziwiła troszeczkę. No dobra, czyli jak nie mogę tu przejść, bo on mnie tu trzyma, to może idźmy na górę? Nie wiem, w lewo? Coś tam kojarzę z tego laboratorium, ale żeby jakoś dokładnie to pamiętać, to nie do końca. O, tutaj było to ta creepy scenka, jak się coś chowało. O! Dobra, mamy ten ekstraktor. Przepraszam, Sans. Nie chciałam, żeby tak się stało. Ale jesteś zbyt zdeterminowany. Ktoś musi cię zatrzymać. To będzie bolało. Okej, czy ona go zabije? No tak. Jakoś nie pokładałem zbyt dużych nadziei na to, bo gdyby ona go teraz zabiła, to by było dziwnie. Co? Co się stało? Dlaczego nie zadziałało? Alfis, chyba masz nieco przerąbane. Chyba masz problem teraz, bo on to widzi, co ty chciałaś mu zrobić. Poza tym on by i tak ją zabił, więc przynajmniej próbowała, tak? Proszę. O, szybko poszło. Siema, Sans, co tam, chciałbyś przejść? A, dzięki za wpuszczenie mnie. No właśnie, no bo my zostawiliśmy drzwi otwarte. Widzisz, Frisk, naucz się zamykać drzwi. Później Hopek sobie wchodzi i elo. I po problemie. A tutaj mamy ten telewizorek, na którym można sobie obejrzeć jakieś tam taśmy. No dobra. Puk, puk. Nie mogę kliknąć. O, dobra. Hej, wróciłem. Co masz dla mnie dzisiaj? To będzie dobre. Ahem. Dlaczego szkielet nie idzie na tańce? Nie tańczy? Nie wiem. Dlaczego nie idzie na tańce? To Toriel i Sans, zdecydowanie. A, dlatego, że nie ma, wiecie, ciała, nie ma nikogo do tańczenia. Wiecie, o co chodzi. Because he had nobody to dance with. Mam nadzieję, że rozumiecie. No, takie żarciki. Kumam. Haha. Okej, będę tutaj całą noc. No dobra, czyli generalnie mieliśmy tutaj Toriel, kochaną Toriel, która żartuje sobie z Sansem. To pamiętamy, tak było. To nam nawet opowiadał przy stoliku. Sans, o, mamy chyba papirusa. Jeżeli kiedykolwiek zostanę częścią Królewskiej Gwardii, nie mogę mieć ciebie, który się leni. Coś w tym stylu. Dlaczego? Dlatego, że to wygląda źle. Nie potrzebujesz mnie, żeby wyglądać źle. Sans. Tylko żartuję, bracie. Hej. Może pójdziemy do Grillbiego. Nadal go nie spróbowałeś. Nadal nie spróbowałeś jedzonka, Papyrus. Dlaczego? Jestem bardzo zajęty. No dalej. Jeden szybki gryz. Okej. Zjemy u Grillbiego z tobą. Ale tylko jeśli zaczniesz pracować na swoim posterunku. Wszystko dla ciebie, bracie. Dobra? O nie, ta. To nie to. Dobra, znowu żarty. Halo. Przez przypadek mi się wcisnęło. Dobra, pomijamy. Dobra, i dajemy trójeczkę. Kogo tym razem usłyszymy? Alfis jest. Hej! Siemka. A to Sans.
Jak masz na imię? Sans. A ty? Alfis. Super. Co tutaj masz? To mój telewizor. Próbuję go naprawić. Wygląda, że się na tym znasz. Dzięki. Nie ma problemu. Co to za rozmowa w ogóle? Więc jaka jest twoja historia, mały szkielecie? Czy to mówi... Czekajcie, zapomniałem nazwy. O, no wiesz, nic specjalnego. Nie, każdy ma coś specjalnego, dobra. Okej, czyli Sansowi się nie wydaje. Co chciałbyś zrobić? Totalnie nic. Nie lubisz robić czegokolwiek. Nie. Czyli jest tutaj leniuszkiem. Cóż, więc chyba znaleźliśmy coś specjalnego w tobie. Teraz... chciałbyś iść na herbatkę? Chciałbyś iść może na herbatkę? Za szybko tłumaczę, przez to dziwnie to brzmi, sorki. Ale chodzi o to, że na herbatkę go zaprosił. Król. Dobra, czekajcie, mi się imię w ogóle, imię mi wyparowało z głowy. Jak on miał Dremur? Jak on miał w ogóle? Aha, przestań marnować czas. Musimy zgarnąć kolejnego dużego killa. Musimy killa zgarnąć, więc chyba musimy pójść... tu? Nie, tu byliśmy. Dziwnie się wychodzi z tych lokacji. No Azriel to był ten mały, a ten duży? Jak on miał? Dlaczego ja nie pamiętam imienia króla? Ale pustkę mam teraz. O, to chyba tędy musimy iść. Mam nadzieję. Czyli to jest ta kanapka. Legenda... Nie, no to ja muszę ją mieć, bo ona jest lepsza od... Znaczy i tak mamy tyle życia, żebyśmy się wyleczyli. Aczkolwiek... Czekajcie, ten Spider Donut jest bez sensu. Dropimy to. Bierzemy legendarną kanapeczkę. Legendary Hero. Wygląda, jakby ktoś miał być głodny. To wygląda. Czy ja to muszę wcisnąć? Nie, nie muszę niczego wciskać, więc tyle dobrego. A Asgore, no. Dobra, przypomniałem sobie. Już pewnie piszecie komentarze. Merys, to jest Asgore, jak mogłeś zapomnieć? Ale miałem... Tak mi jakoś Azriel cały czas po głowie chodził i nie mogłem sobie przypomnieć imienia króla. No ale dobra, no cóż, może się zdarzyć. Ale pamiętam. Widzicie, troszeczkę pomyślałem i jest. Wygląda na wyłączony, no tak. Gdzie my mamy iść? Czy ja mam... No tu by wypadało pójść, ale idźmy na lewo, bo to nie jest otwarte. O! I tu też nie przejdę, tak? Słodki. Chroni inne potwory. Dobra. No to jak chroni, no to my chyba stąd lecimy, tak? Bo nie musimy tam chyba wchodzić. Ewentualnie ja coś pominąłem. Tylko, że tutaj nie było zbierania kluczy, także... A czekajcie. Okej, wystarczyło wyjść i tak naprawdę możemy lecieć dalej. To było, wiecie... Coś tam się zadziało, Alfis została zabita. To może nie tyle, że coś, ale aż tyle się zadziało. Nie podoba mi się to oczywiście, ja to zawsze będę powtarzał. Tutaj śpi Mafet, co? Leży tu? A no tak. Straciliśmy swoją szansę i Harze chodzi tutaj o to, że na zabicie jej. Więc Sans już ją załatwił. Co za chłop, on wszystkich... Jestem ciekaw, czy jak on zabija, to wiecie, czy on nie posiądzie mocy innych, czyli nie będzie miał, wiecie, na przykład tego, co ma Mafet, że... Każe naszej duszy poruszać się po takich liniach. Wiecie, jak Mafet atakowała, tak? To czy on będzie miał takie moce po prostu? Jestem ciekaw. Plakat Metatona. No dobra, to idziemy dalej. Tak naprawdę ta gra wygląda tak, jakbyśmy szli za Sansem i sprawdzali, kogo on zabił. No nie wiem. Wszystko nam koło nosa przechodzi. Ewentualnie mamy tylko tyle, że... No tutaj by była walka z Metatonem chyba. Znaczy on nam tutaj dawał tą zagadkę. Wygląda na to, że wszędzie się spóźniamy, no.
On wszystko zabiera, cały exp. A mi by się przydało więcej HP na walkę z nim, bo na pewno do tego dojdzie. Nie wierzę, że nie. Tutaj coś mamy? Mamy. Bo tak się dziwnie ta mapa się ładuje. Notka jakaś. Aha. Nie dotykaj naszych rzeczy. Brati and Cathy, bo tutaj zażartowali, że skoro się ewakuowali, to raczej no nie będą mieli... Nie będzie otwarte u nich. O, junk food jakiś, ale już miejsca nie mam. No ile ja mogę tego wziąć? Czekajcie, ewentualnie ten cydr na pewno będzie mniej leczył. Tak mi się wydaje. Dropnijmy to. Mam nadzieję, że dobrze mi się wydaje. O nie, jest mniej. Dobra, ale jeszcze coś może zgarniemy. Jakieś życie. No dobra, trudno. Nie spodziewałem się, że będzie miało to mniej. Myślałem, że będzie... A, zamknięte z powodu licznych zabójstw. Też zamknięte. A i tak ta winda nie działała. Więc jest podwójnie zamknięta. Tak myślę. Nie zapłacili mi zbyt wiele, o co chodzi? A tutaj możemy sprawdzić? Nie no, nie mogę, dobre to jest. Uwielbiam żarty w Undertale, takie wiecie, takie śmieszki. Nie tyle, że żarty, ale śmieszki, bo wiadomo, jak to wygląda. Tutaj byśmy rozmawiali z Sansem, co nie? Nie wiem, czy ja mam tu coś robić? Co to? Musi być coś innego, lepszego do obejrzenia, okej. Nikogo nie ma na dziś. O! Halo? Halo? Kto? Okej, okay, on. Pamiętasz to? No pamiętam. Pamiętam jak dziś, ale na pacyfiście to już w ogóle było przyjemne. Dlatego widzowie tylko pacyfist. Nie tam jakieś genocide. Nie no, wiadomo co kto woli, ale to... Wiadomo, ja wolę być grzeczny. Rozmawialiśmy tutaj w innym czasie. Tak, mówił nam, że ktoś... Czy ja słyszę czyszczenie? Jakby ktoś miotłą tam zamiatał. Mówiłem ci, że naprawdę ktoś się tobą opiekuje. Ktoś się martwi o ciebie. Chodzi o Toriel pewnie. Naprawdę musisz... tęsknić za tymi czasami, co nie? Ja nie. Halo? Nie no proszę, bez żadnych jumpscare'ów, bo ja nie lubię takich rzeczy. Pożałujesz, co zrobiłeś. Co zrobiłaś w tym wypadku, ale wiadomo, to mówię jako sobie. Jak mu oko w ogóle tam... Nie no, co jest? W ogóle... Aha, i uciekł. Naprawdę bałem się, że będzie jakiś jumpscare. Jakby wyskoczył, to bym, nie wiem, kopnąłbym go w dupę. Sansa, naprawdę. No cóż, to chyba tutaj niczego nie ma. I wypadałoby iść sobie dalej. Więc czyżbyśmy szli już do rdzenia po prostu? Chyba ta. Ale mam słabe jedzonko to jedno. Mam nadzieję, że coś tu jeszcze będzie po drodze, bo zbliża się walka nieuchronnie w takim razie. Naprawdę. Wiecie co? Jest to pierwszy mod, bo Underfell był fajny, taki mroczny, klimatyczny, ale to jest pierwszy mod, który... To nasz szczęśliwy dzień. Ta winda w końcu działa. Fajnie, to w sumie szybciej przeszliśmy. Tutaj nie ma żadnych potworów też przez to. Nic tu się nie dzieje z tego, co widzę. Przejdę się. No tak. Czy ja słyszałem Sansa znowu, jak kogoś zabija? Biegniemy. Co ja chciałem powiedzieć? Nie pamiętam. Najgorzej. Za dużo się tu dzieje. A, że Dust Tale to taki mod, który naprawdę mega mi się podoba, bo jeżeli można to zrobić jeszcze pacyfistę i to, co się tu w ogóle teraz dzieje, to jest tak mega interesujące, że... No, już aż za dużo mówię. Dlaczego jeszcze nie uciekłeś? Alphys powinna poinformować wszystkich. No tak, jestem tym człowiekiem.
No, troszeczkę zabiłem, ale prędzej to Sans więcej zabił osób, więc proszę mnie nie oskarżać. Uciekaj póki możesz, człowieku. Rozprawię się z tobą później. Oj, chyba nasza Frisk, a w głowie Kara, jednak chce go zabić. O, widzę. Nie tego oczekiwałem. Widzę w ogóle, co to za tłumaczenie, Merec. Takie to byłoby bardziej... A, okej, okay, rozumiem. Nie możesz się doczekać dobrego show. Co? Okej. Okay. Walka pomiędzy dwoma potworami, no tak. Dobra, czyli mamy Metatona, który wygląda nieco inaczej. It's showtime. Tak, czas na występ tutaj piękny. Dobra, bijemy go. Skoro potrzebujemy expa, Sans nam zabiera i mamy tu podejście Genocide i dopiero później będę robił to dobre, no to bijemy. Tak, dopiero się poznaliśmy, a już walczymy. No cóż, mogę ci powiedzieć. Dobra. Pamiętam to z podstawki i pamiętam, jak bardzo się na tym wywróciłem, wiecie? Że nie wiedziałem, że się w to strzela i później pisaliście mi na live'ie. Merec, strzelaj w to, głupku. Nie mogę. To nie jest tak, że nienawidzę ludzi. Po prostu potrzebuję twojej duszy. Jejku, jak on szybko to zrzucił, halo. Ale czego ja mu nic nie robię? A, to chyba nic mu nie robię, dobra. Kurczę, oberwałem trochę. Nie powiem, że nie. Przekroczysz barierę? No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że zostaniesz pokonany. Uwielbiam ten motyw, tą duszę żółtą. Ze strzelaniem. Moja ulubiona. Ale niebieska też jest fajna. Chyba, że z Sansem się bijemy, to nie jest. Tak, miliony ludzi będą znali imię Metatona. Okej. Okay. Naprawdę? Przychodzisz, jak ja już miałem dostać swój exp? Merec oszalał, zachowuje się jak Hara. No siema. Znowu nam zabrał. No fajnie, Sansik, powiem ci. Przegrałeś. Zyskałeś 0 expa i 0 golda. No to fajnie. Bardzo mi się to uśmiecha, zwłaszcza, że zaraz nas chyba skopiesz. Będziemy mieli bad time. Będzie bad time po całości po prostu. Dobra, tu mamy windę w sumie już do królestwa, do zamku. Okej. Okay. Unity się zwiesiło znowu, trzeba poczekać. Dobra, idziemy dalej, zobaczmy co tu się będzie działo. 80 minut, nowy dom. Tak, nowy dom, który... Nie ma tu więcej expa. Czas na... Okej, okay, czyli co, mam iść na górę? Czas na główne przedstawienie, walkę, wiecie o co chodzi. O nie, to jest to. No dobra, Merec, przygotuj się. Zamiast tego junk food wezmę snow peas i powinno być okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy gotowi. Ja muszę jeszcze... Nie jestem gotowy, ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co nas czeka. Wy tego nie słyszycie, ale dzisiaj się strasznie ślinie. Nie wiem, o co mi chodzi, jak jest to śmieszne. No, ale naprawdę, tak mi to przeszkadza w nagrywaniu, bo mówię i... No, wiadomo, o co chodzi. Ale ja nie wiem, o co chodzi, dlaczego tak jest. Cóż, jesteśmy tu ponownie. Dobrze tu być, co nie? Tak, bardzo dobrze. Ale tym razem będzie inaczej. Widzę, bo posiadłeś wszelkie inne dusze, umiejętności i mega dużo expa. Poddasz się tym razem, no ciekawe. Zostanę najbardziej zdeterminowanym potworem w całym tym świecie. Zabiorę ci duszę i wtedy zresetuję pewnie gierkę. Nie wrócisz do tego świata ponownie. Hech. Mam jakąś muzykę zremiksowaną. Megalowanie. Co to jest? Ciekawe, na pewno przy tym pacyfiście cię oszczędzimy. Ale jak już idziemy tą drogą, to muszę cię uderzyć. Trzy? Tylko trzy?
Jestem silniejszy niż myślisz. Co to jest? O! Aha, czyli w takie kratki. No dobra, kumam. Dobra, to nie jest trudne, tylko trzeba patrzeć, gdzie czaszki są. Ale ja biję tylko 3 z tego noża. Nie wiem, czy lepszej broni gdzieś nie było po drodze, pewnie zepsułem coś. Dobro ze złem. No cóż, ja w tym wypadku jestem tym złem. O! O co tu chodzi? Okej, okay, czyli muszę dodżować i przy okazji jeszcze dodżować spacją kość. Okej. Okay. Czy ja naprawdę mam mu zadawać po 3 obrażenia? Współpracuj ze mną. Powiem wam, że... Mam ten toy knife. Ciekawe, czy w Hotland... W Hotland była przecież patelenka. Ja nie wiem, czy... Nie powinienem jej wziąć, wiecie? Więcej bym bił. No ale dobra, spróbujmy go pokonać tym toy knife'em. Bo jak kojarzę ze zwykłego Undertale'a, to tam była ta patelenka. Która miała chyba 10 obrażeń i więcej się leczyło. No to fajnie. Pominąłem to. Dobra, spróbujmy. Jak mi się nie uda, to może uda się cofnąć do tej patelenki. Ale na razie spróbujemy, wiecie? Jeszcze nie będę przycinał z wami, tutaj zagram. Halo! Jak to? Przecież... Nie, no bez sensu. Dobra, czyli to jeszcze inaczej. No to chyba się widzimy za chwilę. Mam powiedzieć wam coś? Zablokowane. Nie wrócę się już po tą patelnię. Także nie ma to jak być merezem. Okej, okay, rozumiem. I nie wziąć sobie lepszej broni. No cóż mogę powiedzieć, bardzo ciekawa walka nas czeka, która będzie trwała latami. Chyba, że to jest po prostu do pewnego momentu i tyle. Więc dobra, nie przejmuję się tym. Po prostu próbujemy jeszcze raz. My musimy mu zbić jakąś tarczę, wiecie? Tą taką niebieską. Dobra, ale mi to słabo poszło. Trzeba jednak przejść się na dwie strony, wiecie? Ja zdecydowanie muszę się uleczyć, więc weźmy... Tu wszystko będzie jakby do maksa, więc weźmy kawałek bałwana. O, i znowu to. Dobra. Nie no, nie trzeba przechodzić, ale na pewno wypadałoby. Ta spacja nam pomoże. Okej. Okay. Da się i tak, tak jak ja robię. Te obrażenia, ta tarcza do zbicia w ogóle na cały ekran. Jak byłoby wygrać? No, pewnie fajnie by było. Co to jest? Mogę tak chodzić? O, czerwone! Dobra, czyli dobrze, że to zapamiętałem. Trzeba tak o góra, dół, góra, dół, prawo, góra, dół, prawo, góra, dół, prawo. No i oj, dostałem po głowie. Dobra, czyli tutaj trzeba spamiętać. Lecimy dalej. Dobra, tamto już mam ograne bardzo, bardzo ładnie. Dobra, udało się. Wiecie co? Może się wyleczę? Wydaje mi się, że tak, bo już mniej więcej to znam. Powiedzmy. Tylko trzeba się wczuć. Bardzo fajna muzyka. Mega mi się podoba. Nie wiem jak wam. Napiszcie, czy wam się podoba taka zremiksowana megalowania, coś w tym stylu. Bo to jest zremiksowane z czymś jeszcze. Dobra. Bijemy dalej tą tarczę. Wiesz, jest to w pewien sposób śmieszne. Muszę tobie wszystko poświęcić, mój przyjacielu. A, musiałem wszystko poświęcić. Mój przyjaciel, mój brat, moje życie. Wszystko dla ciebie. O, to taki... Dobra, kumam. To taki trochę atak Flaujego. Góra, atak to... ale dostałem głupio. Wiecie co, dobra, no może jeszcze raz się wyleczymy i spróbujemy. I góra. I boczek. I góra. I boczek. I góra. I boczek. I góra.
Dobra, to się łapie, mówię wam. Tylko nigdy nie wiadomo, co tu się stanie. A, nie potrzebujesz duszy Undyne, żeby mnie zatrzymać? No dobra, stay in the box. Dobra. Nie wiem, co to za atak, ale boję się. Siedzę w tym, w kwadraciku. W boksie. Cyk, cyk, cyk. Ruszamy się, wiecie, tak do rytmu piosenki. Wow. Panie boksie, proszę nie wariować. Dobra. Myślałem, że ten boks jeszcze mnie jakoś zaskoczy, ale dobra. Jakoś to idzie. Mam mało życia. W sumie zawsze będę miał mało. Chciałem powiedzieć, że ruszamy się do rytmu piosenki. No tak, jest to taka niezła moc. Co to? Ale to muszę Bo tak zauważyłem, że muszę strzelać, czyli muszę sobie zmieniać kolor i... Dobra, do przejścia, do przejścia. Tak, on tutaj mówił, że musiał poświęcić swoich przyjaciół. Źle mi się to... źle przeczytałem po prostu. Lecimy dalej. O, boczek, góra. Boczek, góra. I boczek, moi drodzy. A teraz góra. A teraz boczuś. I góra. Lecimy dalej. Mamy już ten moment, gdzie byliśmy, to postanowiłem dalej nagrywać. Tak, wiemy, że jej nie potrzebujesz. I teraz musimy siedzieć w boksie. Dobra, skupmy się i tańczmy naszym sercem do rytmu muzyki. Nie, fajna muzyczka, naprawdę. Piękny soundtrack. I tutaj będzie ta akcja taka, że to poleci szybko. Aj, wyleciałem za bardzo. Kurczę, szkoda. Szkoda, ale dobra. Nie ma źle, powiedzmy. Dobra, Sans, nie zagaduj mnie, bo ty mnie zagadujesz i później ja przegrywam. No ale dlaczego strzelam w to i to się nie zmienia? Ej, no trochę zbugowane to jest. Dobra, to może to przejdę. Tak, i on mówi o poświęceniu wszystkich, bo jak widzimy ma moc wszystkich, nawet Flowiego. I o to tutaj chodziło, więc w końcu się wszystko rozjaśnia. Widać, że to już koniec, więc nic dziwnego, że się rozjaśnia. Powinno. Oj! Naprawdę? Jeszcze kości? Sans, proszę, zostaw mnie. Dobra. Kurde, czemu ja się ruszam? Dobra, kości. Coś jeszcze? O, dobra, dzięki. Zobaczymy, co będzie dalej przynajmniej. Powoli ta walka jakoś idzie. Jeszcze długo nie siedzę przy tym. Ta, to właśnie to. No nie wiem, czy takie świetne uczucie. Okej. Okay. Na spokojnie, Mateusz Meres, uspokój się. Wychilluj, jest bardzo elegancko. Sans cię nie zabije, on jest przyjazny. Wiesz, wystarczy tylko ominąć te kostki i będziecie przyjaciółmi. Co nie widzowie, dobrze mówię? Jak my kumple z Sansem przecież. Wyleczmy się może kolejnym kawałkiem Śniegmana, pana bałwana. Dobra, to nie jest trudne. Mamy wreszcie nową walkę, w sensie... Okej, no to powiedziałem, że nie jest trudne. Mamy dalszą część. To nawet sobie samo tak leci, patrzcie. Znaczy, muszę się trochę ruszyć, ale... Ale jakby tak poczekać... A, chciałem przycwaniakować, że wystarczy stać, a jednak nie. Zobaczmy, co będzie dalej, panie Sansie. Co pan masz dla nas? Muzyka wjeżdża? Tak, pamiętam, jak ptaszki śpiewały i jak kwiatki rosły. I dlaczego? Niebo wie... Nie, w niebie... No niebo wie dlaczego... Co im się stało? Co im się stało? Tak. Co jest? Nie mogę... Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, to to zrobię, ale nie wiem. Tak, pamiętamy o kwiatkach i ptaszkach, panie Sansie. No, dlaczego nie chciało mi iść? Tu będzie kość na... Dobra?
No uciekaj! Jakie to jest irytujące. Całkiem fajnie mi poszło. No i powiedziałem, to oczywiście musiałem stracić HP. Fajnie, Meres. Już miałbym fulla. Kurczę, szkoda. Mam już jakąś taktykę na tą walkę. Na boksie zawsze się leczę kawałkiem bałwana. Teraz mogę się też wyleczyć, bo to będzie mój najtrudniejszy atak. Znaczy jego dla mnie, bo jeszcze go nie umiem. I będę się trzymał lewej strony na tym niebieskim starciu, wiecie? Dobra, jak teraz dostanę, to i tak mniejsza, bo ja chcę się wyleczyć do fulla. Nic się nie stało i teraz trzeba uważać. Jeszcze te trzy obrażenia z Toy Knife'a. Po prostu biedny Meres. Mam nadzieję, że to jest jakaś sekwencja. Jak on ukończy swoje ataki do pewnego momentu, to i tak go zabijemy. Nie wiem. Nie, żebym chciał go zabić tak naprawdę, ale tak wymaga tutaj nasz ram. Uwaga! To jest najgorsze. Autentycznie, nie wiem. Mam taką taktykę, żeby stać po lewej i po lewej się odbijać. Zobaczmy. Dobra. Udało się. Zobaczmy, co będzie dalej. O. On się wkurzył. Mój drodzy, on się naprawdę wkurzył. Poddaj się w końcu. Wiemy, jak to się skończy. O. Okej, czyli mamy tutaj atak od Muffet. Fajnie. Mówiłem wam, że on Muffet też ataki posiadł. No właśnie. O, no i źle poszedłem, bo trzeba było pójść na lewo. No cóż mogę powiedzieć. Trzymajcie kciuki, bo jak to przejdę, to lecimy dalej. Siedzę jakieś pół godziny już, więc to chyba jeszcze nie jest tak długo. Wiecie, co jest zabawne? Mam taką rozkminę teraz, to wam powiem. W ogóle jak latają tak te kości, to mam ochotę śpiewać. Tak jak wcześniej, prawie to robiłem. Śpiewać nie umiem, więc nie będę. Ale w trzy takich atakach fajnie się coś nuci. Co mówiłem, mam 17 HP jak widzicie. I z tym 17 przeszedłem sobie tą czaszkę, która zmienia kolory. Da się, da się. Jak miałem pełne HP, to tego nie potrafiłem przejść, a teraz przeszedłem. I nie wiem, jest to dziwne. Ja już kiedyś miałem takie rozważania, że często życie w tej grze nie ma znaczenia, bo jak są pewne ataki, to tak naprawdę albo przechodzimy je, albo dostajemy i giniemy. Często tak jest, że może czasami nas uratuje większa ilość HP, ale przeważnie jest to nie do przejścia. No i teraz zaczyna się atak, którego nienawidzę. Naprawdę go nie lubię. Nie potrafię go skumać w ogóle. Bo on jakoś zmienia śmiesznie tą grawitację. No właśnie, widzicie? Ja naprawdę starałem się, ale nie wiem. Szalone to jest. Dobra, mamy te szaleńca Sansa. Przynajmniej do tego dochodzimy póki co. Tylko problem jest taki, że... Znowu to zrobiłem. Wow, już bym dostał. Spróbujmy zobaczyć, co jest dalej. Nie wiem, czy chcę, ale... Próbowałem zabrać 6 ludzkich dusz. Powinny być użyteczne. Myślałem, że będą użyteczne. Ale ten stary potwór nie chce mi ich oddać. A, czyli chodzi tutaj... O, Asgora. Umarł broniąc je. Okej. Okay. Co jest? Co to jest? Jaka muzyka chora. A, bo... Zapomniałem, że mam być w boksie. Dobra, ale... Lecimy. Dobra, lecimy dalej. Bardzo mało mu tej tarczy zbijam, bo to wygląda jak tarcza. Tak, to było o 6 duszach i Asgore nie pozwalał mu ich zabrać. I teraz będziemy mieli boksa,
gdzie ja zapomniałem, że to jest box i z niego wyleciałem. Więc panie Meres, uważaj pan. O, właśnie o tym mówię. Ale to nie jest proste. Tym bardziej, że ja już jestem zmęczony. 45 minut go biję. Tak wiecie, poza nagraniem, bo to co widzicie na nagraniu to nie jest wszystko. I dobra, uleczmy się, bo mam mega dużo rzeczy do leczenia, więc czemu by nie spróbować mieć więcej życia przed kolejnym atakiem, którego nie znam. Ten crash muzyki, jakie to chore jest. Mam nadzieję, że to tak ma być, a nie, że jest tak u mnie. Wiecie, się okaże, że to mi muzyka crashuje, a wy macie wszystko okej. Dobra, 32 powiedzmy. Bijecie dalej, kolego. Niestety. Wyglądasz na zmęczonego. Tak, wyglądam. Naprawdę, 45 minut już go tak... Tak wiecie, sumując całość tego, czego nie widzicie na ekranie, to 45 minut już biję go. I aż mnie oczy bolą. Oczy mnie bolą i czuję takie zmęczenie. Mógłbym walczyć cały dzień, ale... Cóż, zróbmy sobie małą przerwę. No już się bałem, że coś mi zrobi. Wykorzystaj ten czas mądrze. Okej, więc jeszcze jeden kawałek bałwana i cały bałwan został zjedzony. On mi nic nie robi. Na pewno nie będziemy go uwalniali w tym wypadku. Next time, brother. Next time, bros. Bros, jaki bros, bro. Dobra, no musimy go bić, no nie mam wyboru. Skelebros. Tak, Papyrus i Sans. Okej, przerwa. Że zabiłby nas sam. Okej. Masz swój ruch, Papyrus, halo. O cholercia. Dobra, muszę wiedzieć, gdzie lecą. Nie jest to jakieś mega trudne. Na pewno łatwiejsze niż ataki Sansa. W końcu Sans jest starszym bratem, więc czemu miałoby być trudniej z Papyrusem? The Phantom Papyrus. Mamy ducha Papyrusa. Okej, czyli rzeczywiście... I on misujemy go. No tak, w końcu to duch. Czyli rzeczywiście... Zostaw mnie, kolego, błagam! Jesteśmy kumplami, co nie? Pamiętasz, że randkowaliśmy Papyrus? Nie bij mnie. Już jesteśmy dalej, błagam. Ja chcę to przejść. Mamy ducha Papyrusa, więc mieliście rację, że on nie rozmawiał tyle, że ze sobą jakby... Z Papyrusem w sobie, tylko z duchem Papyrusa. Kumam to już. Niestety nic mu nie bijemy, ale musimy. Okej, tu możemy skakać. A, już wiem dlaczego możemy skakać. Już wiem dlaczego. To było bliskie. Skup się, Meres. Przestań gadać. Okej, czy się wyleczyć przed następnym atakiem? Powiedzmy, że nie. Dobra. Okej. Bro. Moja tura. Mamy tarczę, więc mogę się obronić. Uff, dobra. Naprawdę oszalałem, w sensie nie byłem na to gotowy. Zjedzmy ciasto od Toriel, tak na znak tego, że cię pokonamy, ty. Panie Sansie Wszechmogący tutaj. Najlepszy wojowniku. Ja cię bardzo lubię, ale muszę z tobą walczyć w tym fangame'ie. Wydaje mi się, że zbliżamy się do końca. Tak to wygląda. Nawet już nie jest zwariowany, więc chyba ma dość. Poza tym była mała przerwa, w końcu Sans to leniuch, więc wiadomo. Szkielet we własnej osobie. Dobra. Skupmy się. Czuję twoją determinację, okej? Wkrótce zginiesz raz na zawsze. Mój świat zostanie odzyskany, dobra? Słyszysz to, Papyrus? To już prawie koniec. Dobra, skupmy się. Okej. Nie! Dlaczego mi to robisz, Sans? Dlaczego? Dobra, ale wydaje mi się, że jesteśmy daleko. Mam nadzieję, że jesteśmy daleko. Dobra, lecę z tym jeszcze teraz. I tak, moi drodzy, to był dźwięk prawie wywróconego mikrofonu. Tak się przestraszyłem tego... Nie wiem, czy to ostatni atak? Bardzo fajnie, bardzo. Czemu ja to dotknąłem? Jezu. Dlaczego ja to zrobiłem? Meres, ogarnij się. Teraz walka z Mafet. Lecimy.
początku trzeba się wbić. Uciekamy na dół. Dostałem, nie fajnie. Może się wyleczę. Ostatni kawałek bałwana już teraz w tym miejscu używam. Niestety, źle to zrobiłem. Dobra, powiedzmy, że to mi wystarczy, ale robię tu błędy na tej mafet. Nie podoba mi się to. Dobrze, że daje nam przynajmniej jedną przerwę. Pan Sans, także mamy tyle dobrego. Teraz z tego boksa nie wypaść. Skraszowana muzyka, musicie tego posłuchać. Przykro mi. Mnie też to irytuje nieco. Dobra. Ou. Niedobrze. Dobra, ale przynajmniej teraz jest przerwa. Dobra, zróbmy ją sobie. Ja jestem za totalnie. Itemek i teraz wyleczymy się ciasteczkiem na znak ponownie tego, żeby się udało. No i co? Wydaje mi się, że możemy cię uderzyć. I wołaj papajrusa. Oby nam poszło z nim dobrze. I później też ja się gubię jeszcze w tej tarczy. W tym ataku z tarczą. W ogóle nie wiem, czy wam mówiłem. Jak nie, to powtórzę. Naprawdę bardzo fajnym atakiem jest atak z tą tarczą. Że możemy się tarczować i tak na zielono, wiecie, nazwałbym to takim zielono-białym atakiem. To jest takie satysfakcjonujące, bym powiedział. Teraz będzie ta jego czaszka. To jak Skeletron. Wiecie co? Ja się chyba wyleczę. Bo obrywałem za dużo, a tutaj będzie ten taki lepszy atak. Dobra, chipsy. Zakładając, że tam za niedługo będzie koniec, to jak najbardziej wyleczenie się nie będzie tutaj niczym złym. On jeszcze przyszarżuje. Zakładając, że jest koniec, ale tego nie wiemy, tak? Ale tak zakładam, bo patrząc po tych walkach, ile już ich przebyłem, to mniej więcej mam doświadczenie z tego, że no, kiedy ona się może skończyć, co nie? I tamten atak z białymi kośćmi wyglądał naprawdę tak... Jakby miał mi już dojechać i to byłby finał, ale ja obrywam. Merys, co jest? Dobra, jego tura. Powiem tak, najważniejsze to nie wpaść w te durne... Mogę sobie nawet tą tarczę trzymać częściej, żeby omijać te kości. A jak nie wpadnę w te jego blastery, to będzie dobrze. Weźmy to. Makaronik instant. Się trzymam po lewej. Jak taki szczur. Dobra. Słuchajcie. Jak to przejdę, to będzie dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że to przejdę. Czekajcie, jak to szło. Na środku się trzymać. Później lewo góra, prawo... Dół, lewo dół, prawo góra. Lewo góra, prawo dół, lewo dół, prawo góra. Lewo góra, prawo dół. Dobra. Lecimy. Bez draśnięcia, dobra. Czy ja się... Nie muszę się wyleczyć, możemy lecieć dalej. Dobra, Papyrus. Sans, przepraszam. Czy to się dzieje? Czy ja naprawdę przy wcześniejszym podejściu po prostu padłem na końcu? Ale tak czułem, że to będzie ten atak. Ha 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 ha. Nie pokonasz mnie. Okej, to jest śmieszne. Tak, po prostu wygrałeś. On już postradał rozum. On już ma dość. On wchłonął wszystkich, zabił wszystkich tylko po to, żeby nas zabić i cofnąć się jakby... To, co było dobre w Undertale, te wcześniejsze czasy, a i tak mu nie wyszło, no to ja w takim momencie też bym oszalał, powiem wam. Nawet jeśli zabiłem tak wiele potworów... Tak. No i tak ci nie wyszło, niestety. Chyba, że coś mi zaraz zrobisz.
Więc tak, dobra robota. Ale wiesz, jaka jest najlepsza rzecz? Będę to pamiętał, kiedy zresetujesz. Prawda. Właśnie, to powinno być właśnie. Wykorzystam to, czego się nauczyłem teraz i zatrzymam cię następnym razem. Może nawet zabiję Undyne. Do zobaczenia później. Ty morderco, ty. Co to za twarz? Co to za mina? Moje wspomnienia. Co zrobiłeś z moimi wspomnieniami? Dlaczego nie mogę... Okej. Dlaczego nie mogę zapamiętać, co działo się z Toriel i co działo się w ruinach? Pamiętam... pierwsze 327 resetów, ale nie... Ale nie ten! No właśnie, tak myślałem. Moje wspomnienia. Usuwasz je. Ja nic nie robię, Sans, ja nic nie robię. A to oznacza, że utknąłem w pętli. Będę zabijał za każdym razem tak samo, co każdy reset. I nigdy nie zabiję Undyne. I mój brat... Mój brat będzie... Ej, to jest smutne. Proszę, powiedz mi tylko jedno. To pierwszy raz, kiedy tak się dzieje? No, Sans, powiem ci tak. Już ci nie powiem, bo zniknąłeś. Wygrałeś! 49 700 expa i 1239 golda. Który ja mam? 20 poziom, no tak. I moje staty to... Moje staty są chore. 99 HP. Dobra, wiecie co? Chwilka. Bo czuję, że będzie niezły twistik, ale... Powiem tak. To było smutne, jak tak powiedział, że będzie musiał brata ponownie zabić. Już 327 razy był Genocide Road i on będzie musiał zabijać non-stop w tym zapętleniu. Throne Room, tak, to tutaj. On w tym zapętleniu będzie musiał ciągle zabijać swojego brata. Ej, no przyznajcie, że to jest naprawdę smutne, nie? I mamy Harę. Mamy naszą tutaj... złą babę. Bo jak mam inaczej powiedzieć. Grałem w to... Walka chyba trwała z godzinę. Z godzinę 10 minut mi to zajęło, żeby go pokonać, więc naprawdę... Aha, podchodzę sobie. Tak samo jak ona. Więc nie było łatwo. Witaj. Zaskoczona, że mnie widzisz? Zaskoczony? Nie powinieneś być. Jesteśmy teamem, nie pamiętasz? A, jako twój teammate ci pogratuluję. Fajnie. Mi się to i tak nie podoba, więc mi nie gratuluj tutaj. Razem to zrobiłyśmy. No tak, udało się wam. Zdobyliśmy wszystko. 327. Tak wiele było potrzebne, żeby w końcu coś się zmieniło. Żeby ten świat się zmienił. No właśnie, naprawdę. Nie jest to łatwe, ale teraz jak sobie przypominam walkę z Sansem z Genocide, to w porównaniu z Sansem z modów, a jeszcze Ink Sansa, którego ćwiczę, to jest w ogóle coś mega prostego teraz. Dla mnie. Dla tych, którzy przeszli, pewnie też. No tak to już wygląda w sumie. Nie wiem, co robiłaś za pierwszym razem. Udało nam się przejść tego routa, ok? Sans sprawiał problemy, ale udało się doprowadzić to do końca. I wtedy sprzedałeś mi duszę. Żeby... Ok? Żeby naprawić twój świat. Myślałam, że to będzie koniec twojego mordowania. Ale się myliłam. Zresetowałeś grę, zresetowałaś grę i... Wiecie, nie wiem jak mówić, czy jako ta postać, czy jako do mnie. Zniszczyłeś świat i sprzedałeś swoją duszę, żeby go naprawić. Nie rozumiem tego.
Tak, inny road, inna ścieżka mnie tutaj zaskoczy, ale ja kontynuowałem i znowu sprzedałem duszę dla Harry tutaj. Blisko twojego 9 podejścia zrozumiałem, co robisz. Chciałeś zobaczyć, czy coś się zmieni, ale nic się nie zmieniło i wtedy się poddałeś. Sprzedałeś 9 dusz dla mnie, dla swojego eksperymentu, zanim przestałeś, zanim się znudziłeś. Wkrótce zrozumiałam, co te dusze dla mnie znaczą. Moc 9 dusz zmieniły mnie w Boga. Zrozumiałam potencjał tych dusz. Już nie chciałam iść do innego świata. Chciałam zostać. A raczej... Tak, no chciałam zostać i zbierać duszę. Polubiła ten świat. Kiedy poszedłem, ona zaczęła. Przejęła kontrolę nad moim ciałem, co było widać, bo wiecie, mówiła to. Mówiła do nas. I ciągle, no, kończyła ścieżki za nas, tak jakby, bo byliśmy kontrolowani i to dało się wyczuć. Zdobyłam więcej mocy, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Niektóre ścieżki i podejścia zrobiłam nawet w kilka minut. Nawet 20 poziom tutaj został dobity. Stworzyłam mocniejsze bronie niż prawdziwy nóż, real knife. Tak, my mamy toy knife i z toy knife'a biliśmy, więc patelenka jednak nie była potrzebna. Ale może sobie... Nie no, nie utrudniłem sobie, bo i tak trzeba było przejść do momentu, aż stan się wykończył. Znaczy my nagle zasadziliśmy mu za 999. Po tylu podejściach i tak pamiętał. Sans. Nie mogłam w to uwierzyć. Coś się zmieniło. I wtedy moje moce stały się jakby niczym. Nie mogłam robić nic więcej, niż tylko kontrolować twoje ciało. I to właśnie sprowadziło nas tutaj. Ta ścieżka, to podejście było naprawdę frustrujące, żeby je ukończyć bez moich boskich mocy. Ale zrobiliśmy to. A w tym wypadku zrobiłyśmy, bo to do Frisk. Chcę moje moce z powrotem. Co? Nie, 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 ty mnie zabijesz? Możemy być kumplami. Halo. Ona chce cierpienia dla Sansa. Jaka zła baba, nie mogę. Ale lubi czekoladę, słyszałem. Ale jako, że tracę swoje wspomnienia, jako, że również tracę swoje wspomnienia... Tak, ona wie, że straci wspomnienia, jak to zresetujemy, jak Sans. Może dobrze pamiętać, jak to było w ruinach. Niefortunna konsekwencja tego świata. Więc chcę, żebyś zapamiętała dla mnie. Zapamiętał dla mnie. Zdobywaj więcej dusz dla mnie. I będziemy niszczyły ten świat. Dopóki się nie zmieni ponownie. Do następnego resetu Frisk. Ona nas chyba zabije. Nie mogę się ruszyć. No właśnie. Wow! 9999. Nawet nie wiem, jaka to liczba by była, naprawdę. Press? Ou! Czyli możemy sobie szybko sprawdzić, zamiast żeby napisy same leciały. Okej, więc jak mniemam, to jest koniec. Słuchajcie, robimy tak. Udało mi się przejść. Wiem, że odcinek jest późno, bo naprawdę długo się z nim męczyłem. Godzina 10 i to zacząłem o 17:30. Tak, dzięki wam za wysłuchanie, za obejrzenie. Pamiętajcie o łapce w górę za tą walkę. Słyszymy się w Dust Tale ponownie jutro, bo będę chciał przejść to w takim trybie pacyfisty. Tak, Pacifist Road w Dust Tale. Tak będzie, musi tak być, bo totalnie mnie smuci to zakończenie, więc podziękuję. Ja na pewno muszę zrobić to, wiecie, lepiej, żeby wszystkim było dobrze, tym bardziej, że biedny Sans musi swojego brata zabijać ciągle. Tak zrobimy. Do usłyszenia. Cześć.